zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy nasz nowy specjalny cykl, czyli Moto Mio Friends, w którym będziemy prezentować motocykle zaprzyjaźnionych właśnie motocyklistów naszego salonu. I na początek mam dla Was coś absolutnie wyjątkowego, czyli pierwsze w Polsce, pierwszy egzemplarz w Polsce Moto Guzzi Fausto Mandello w wersji S i jego właściciel, czyli Jurek z klubu Moto Guzzi Polska, największy pasjonat Moto Guzzi, jakiego znam, chyba nawet nie tylko w Polsce. Także bardzo dziękuję, Jurku, że zgodziłeś się opowiedzieć trochę o tym motocyklu, bo właśnie taki zamysł jest tego cyklu, żebyśmy poznali zalety, także wady motocykli, którymi nasi goście, nasi zaprzyjaźnieni motocykliści na co dzień się przemieszczają. Mamy Moto Guzzi nowy sprzęt, tegoroczna premiera. Jurek zrobił na nim już ponad 7000 kilometrów, więc myślę, że jest w stanie dużo na temat tej konstrukcji powiedzieć. Zacznę przewrotnie od tego, co wiele osób interesuje, na co zwracaliśmy uwagę, traktowaliśmy to jako ciekawostkę. Mamy skrzydełka aerodynamiczne w tym motocyklu, elektronicznie otwierające się. Powiedz mi, ale tak szczerze, czy to jest bajer, czy to rzeczywiście działa? Tak, skrzydełka to największy bajer w tym motocyklu, ale działa, czego doświadczyłem na własnej skórze. Odchyla strugi powietrza i strugi deszczu, gdy się takowy zdarzy. I to jest odczuwalne tutaj w pasie i na udach. Nie jest to efekt jakiś taki powalający i kosmiczny, ale trochę zwiększa komfort jazdy. Natomiast nie ma na pewno żadnego wpływu na osiągi motocykla, bo chyba wszyscy na to liczą, ale akurat to nie w tym kierunku poszło. Widzieliśmy to na filmach różnych marketingowych, rzeczywiście zwracało uwagę, także fajnie, że potwierdziłeś, że to nie jest tylko bajer. Natomiast też wspominaliśmy przed rozmową, że można ustawić różne prędkości, jak te skrzydełka się otwierają. Nawet opowiadałeś taką historię kiedyś, że właśnie dzięki temu odkryłeś, jak to funkcjonuje w rzeczywistości. Tak, rzeczywiście. No tutaj są różne opcje. Generalnie w trybie sportowym skrzydełka się w ogóle nie otwierają. W trybie deszczowym otwierają się od razu, a w pozostałych trybach można sobie ustawić prędkość otwarcia. To znaczy tam bodajże od 30 km na godzinę, że one się już zaczynają otwierać. No, poczułem, jak jechałem najpierw szybko i było mi wygodnie, a potem zwolniłem, a się okazało, że jest mi zimno tutaj w pasie. No i co? No i to była właśnie, to był skutek działania tych skrzydełek. Jak są otwarte, to trochę jest cieplej. Natomiast ja wspominałem w teście tego motocykla, że to jest idealny motocykl, który zabrałbym ze sobą na alpejskie przełęcze. I to jest kolejny plus tego. Rzeczywiście, jeżeli jedziemy w trochę chłodniejszej aurze, to się to przydaje. Przejdźmy jednak do sedna tego motocykla, czyli do jego silnika. Mamy tutaj klasycznie ułożony wzdłużny silnik z poprzeczną fałką Moto Guzzi, ale to jest inna pojemność. Jest tutaj już trochę więcej mocy, bo mamy 115 koni, 105 Nm, o ile pamiętam. Bardzo elastyczna jednostka, z wałem kardana. No dobrze, ale bo ty jeździłeś wcześniej chyba na wszystkich możliwych Moto Guzzi. Jak porównasz względem tych innych to nowe wydanie, nowe serce tego motocykla? Od razu muszę uprzedzić malkontentów, że jest to naprawdę prawdziwy Moto Guzzi, mimo nowoczesności i no, tego zadzioru i pazura, który ten silnik daje z siebie, ale zachowuje się jak naprawdę Moto Guzzi. Wiadomo, jak się tym motocyklem jedzie, przez wibracje i zachowanie tego silnika, że to jest Moto Guzzi. I on jednocześnie ma bardzo fajnie umiejscowiony środek ciężkości, nie? Że bardzo łatwo się tym motocyklem skręca, on jest taki rowerowaty wręcz, a jednocześnie no nie ma się poczucia, że on zaraz nas gdzieś pociągnie ze sobą. Taki idealny balans, ja przynajmniej tak to odczułem. Motocykl jest bardzo neutralny i bardzo przyjemny w prowadzeniu. No może nie jest to ideał do jazdy po mieście w ciasnych uliczkach. No zwłaszcza z kuframi. I do jakichś tak, takich dosyć skomplikowanych manewrów parkingowych, ale ja jeżdżę tym motocyklem do pracy, jeżdżę turystycznie z żoną, z bagażem i naprawdę nie mam mu tutaj pod tym względem niczego do zarzucenia. I ten wał kardana, rozumiem, że działa tak fajnie jak... Działa fajnie, nie ma żadnych dziwnych dźwięków, nie ma opóźnień, no wszystko działa jak się należy.
Powiedz mi jedną rzecz, bo SK ma na pokładzie Olinsa, to jest zawieszenie elektroniczne półaktywne. Ja niestety nie jeździłem tym motocyklem z takim zawieszeniem. Jesteś w stanie powiedzieć coś więcej po tych 7000 km? Tak, motocykl ma możliwość ustawienia manualnego parametrów, około 30 parametrów zawieszenia silnika hamulców, a oprócz tego tryb automatyczny. Jak się jeździ w trybie automatycznym, to wystarcza. Ten motocykl i to zawieszenie daje radę. Obojętnie, czy się jedzie samemu, czy z pasażerem, czy z obciążeniem. Zawieszenie zachowuje się naprawdę nieźle, chociaż motocykl i zawieszenie zachęca do tego, żeby dosyć szybko pokonywać zakręty i daje to niesamowitą frajdę. Zawieszenie, mimo że jest zestrojone raczej twardo i tak trochę bardziej sportowo, to nawet dla pasażera jest wygodne, o czym zaświadczyła moja żona, która większość kilometrów tym motocyklem przebyła razem ze mną. No, można się bawić tym zawieszeniem i różne rzeczy kombinować, ale jeżeli ktoś jest leniwy, to automatyczne ustawienie absolutnie wystarcza. Do tego, żeby też dalej jechać, bo ty miałeś dalsze przeloty już tym motocyklem, tak, nie? Tak, tak. Około 700 km w ciągu jednego dnia zrobiliśmy z żoną. Frajda jest niesamowita z jazdy. Pozycja za kierownicą jest wyjątkowo wygodna, chociaż jest taka troszeczkę bardziej aktywna. Wydawałoby się, że będzie męcząca, ale to nic bardziej mylnego. Zsiadłem z tego motocykla po całym dniu jazdy i nie miałem żadnego problemu z kręgosłupem, co niestety się zdarza. W związku z tym myślę, że jest tak zrobiony, że można nim naprawdę długie trasy robić. Ja też właśnie zauważyłem, że ta ergonomia jest taka, że te podnóżki są trochę cofnięte, ale też nie na tyle cofnięte, żeby już czuć jakąś niewygodę. Kierownica też ma troszeczkę bardziej sportowe zacięcie, ale znowu takie, że siedzimy dalej neutralnie, ale jak chcemy się pochylić, gdzieś tam wejść ten zakręt mocniej, to on nam na to pozwala. W ogóle ten motocykl jest bardzo taki neutralny w odbiorze, to znaczy łatwy w prowadzeniu. Nie wiem, czy też tego odbierałeś, jak siadałeś na nim, że on po prostu jedzie tak, jak ty chcesz. Nie ma tutaj nic takiego, co ubiera, przeszkadza. Ja go tak przynajmniej odbieram. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo tutaj jest kilka takich barierów niecharakterystycznych dla MotoGuzzi, jak na przykład doświetlanie zakrętów. Jest tempomat, ale tempomaty w innych MotoGuzzi już były, to nie jest nowość, natomiast tutaj jest ten tempomat też trochę bardziej dopracowany. Korzystałeś w ogóle w tym motocyklu nie, ale to wynika z tego, że nie lubię jeździć autostradami i drogami szybkiego ruchu, raczej przemieszczam się bocznymi drogami, gdzie jest więcej zakrętów i więcej tym lepiej. A na takich drogach tempomat nie jest potrzebny. Natomiast jeżeli on działa tak jak w innych modelach, to no nie jest to tempomat aktywny z radarem, więc tutaj nie można zbyt wiele od niego wymagać, ale jak ktoś chce odpocząć na jakimś dłuższym przelocie, to daje radę. Ale mamy doświetlenie zakrętów. Jak ono działa? Tak, no nie miałem okazji sprawdzić, bo też raczej nie jeżdżę wieczorami, natomiast strasznie mnie to interesowało, jak to działa w tym motocyklu, i stanąłem sobie kiedyś przed garażem i zacząłem kręcić kierownicą w prawo, w lewo i zauważyłem, że nic się nie dzieje. No, a dopiero potem wyczaiłem, że doświetlanie zakrętów działa wraz z pochyleniem motocykla w jedną albo w drugą stronę. Nie kręceniem kierownicy. Mamy tutaj jeszcze quickshifter, to jest charakterystyczne dla S-ki. Mówiłeś, że ten quickshifter wymaga przyzwyczajenia, ale że generalnie w momencie, kiedy się już wjeździmy, to zaczyna działać bardzo precyzyjnie. Jakbyś mógł teraz przed kamerą trochę to rozwinąć. Tak, gdybym miał do wyboru wersję S z samym quickshifterem lub wersję podstawową, to bym się nawet nie zastanawiał 5 sekund, ponieważ no, ten quickshifter, on absolutnie zmienia sposób jazdy tym motocyklem. Daje o wiele więcej pewności, daje o wiele większą przyjemność, tylko że trzeba się do niego trochę przyzwyczaić, zwłaszcza ci kierowcy, którzy do tej pory z tym quickshifterem nie mieli w ogóle do czynienia. Tutaj jest taka, zresztą jak w innych motocyklach, taka sytuacja, że nie można odpuszczać gazu. Trzeba cały czas na odkręconym gazie zmieniać biegi. I do tego trzeba się trochę przyzwyczaić. Ale jak ktoś jedzie na sportach i na przykład kupi sobie taki motocykl turystyczny, tak, drugi, no to będzie wiedział, że to tak działa. A jeżeli chodzi o obroty, jakoś... Ja zauważyłem taką zasadę, że im niższy bieg, tym motocykl wymaga wyższych obrotów silnika.
Czyli charakterystycznie też z rajdu. Tak, natomiast szósty bieg można włączać nawet i przy 2500 obrotów, tylko żeby jakby wyczuć ten moment, to wtedy to odbywa się absolutnie gładko. Ja też dopytuję, dlatego że mamy tutaj Vaucardana, prawda? I Vaucardana połączone z QuickShifterem to nie jest połączenie, które spotykamy na co dzień. To zresztą bardzo ciekawe rozwiązania są inne, no bo na przykład też jednoramienny wahacz, który z kolei również jest połączony z Vaucardana, więc ten motocykl konstrukcyjnie jest bardzo ciekawy, ale nie tylko ciekawy, on jest też piękny. Ja myślę, że to połączenie takiej stylistyki lat 80., bo ja to tak odbieram, nie wiem czy ty również, z współczesnymi rozwiązaniami i współczesnymi, bardziej agresywnymi liniami, to także jest coś, czego na ulicy na co dzień nie widzimy. No Moto Guzzi nas przyzwyczaiło do tego, że ta stylistyka jest niecodzienna, ale tutaj no, przełamuje już zupełnie swoje, jakieś nazwijmy to, standardami. Mówiłeś, że no, nie tylko ty zawieszasz oko na tym motocyklu. No też doświadczyłem na własnej skórze podziwu ze strony przechodniów. Nie tylko motocykliści zwracają na V100 uwagę. Często na ulicy widzę, że ludzie się na niego patrzą i podziwiają. Widać, że to nie są motocykliści, a motocykl im się po prostu podoba. No, jak to zwykle włoskie dzieło sztuki. No nie dziwię się, bo to rzeczywiście ten design bardzo przyciąga wzrok. Natomiast no, chwalimy ten motocykl bardzo, po prostu nam się podoba, ale jaka jest druga strona? Powiedz mi, czy miałeś jakieś problemy z nim przez ten czas, na którym jeździłeś, czy coś się działo? Jak też wygląda serwisowanie? Motocykl jest zbyt awaryjny. No, była drobna przygoda ze zbiornikiem paliwa, ale trudno to nazwać awarią. Nic mu się nie dzieje, przejechał prawie 7,5 tysiąca kilometrów, serwisowany w Moto Mio. Nie ma się do czego przyczepić. Jeżeli miałbym cokolwiek zmienić w tym motocyklu, to na pewno szybę na turystyczną, wyższą, bo ta jest zdecydowanie za krótka. No i na wygodniejsze siedzenie akcesoryjne, bo na dłuższych trasach to jednak daje się we znaki. No ja myślę, że tutaj wiele osób się zastanawia, to jest dość egzotyczny sprzęt, jak to wygląda. No ale sami słyszycie, że nie ma tutaj, no to się martwić, więc myślę, że wasze egzemplarze też nie będą rozczarowujące. Jest na pewno jeszcze jedno pytanie, które chcieliby zadać nasi widzowie. Tutaj są kufry. Kufry akcesoryjne, centralne i kufry, które są kuframi od Moto Guzzi. Jak one ci się spisują? Zwłaszcza, że zanim zaczniesz mówić, wiem, że ten akcesoryjny kufer ma takie fajne, bardzo praktyczne rozwiązanie. Tak, to jest akcesoryjny kufer Shada. On ma możliwość trójstopniowej zmiany objętości. Przesuwając, odpinając takie zaczepy w środku, można go do góry powiększać i wtedy można trochę więcej do niego zapakować. Natomiast oryginalne kufry boczne Moto Guzzi, chociaż nie wyglądają na jakieś szczególnie pojemne, mimo wszystko są pakowne. Do każdego z nich mieści się duży kask i jeszcze coś tam można upchnąć, więc w trasę absolutnie wystarcza. Są solidnie zrobione z twardego plastiku, szczelne i fajnie wyglądają z tym motocyklem. A jak balans? Na balans nie mają wpływu. No, jak ktoś chce brać turystę, chce brać pasażera i bagaż, no to musi się z tym liczyć, że motocykl się będzie troszeczkę inaczej zachowywał, ale jest jak najbardziej do ogarnięcia, nadal zachowuje się neutralnie i nadal się jedzie z nim bardzo przyjemnie. Skoro już mówisz o tym, że jak chce się brać bagaż czy pasażera, to ten motocykl inaczej się zachowuje, wspominałeś o tym, że teraz już za moment przed tobą kolejna taka dalsza trasa. Tak, za dwa dni ze znajomymi jedziemy do Rumunii w trasę około 3,5-4 tysiące kilometrów. No już się cieszę na transfogarską Transalpinę, którą przejechałem na Kalifornii 1400. No ten motocykl jest zupełnie inny, będzie dawał o wiele większą frajdę i już się nie mogę doczekać. Moto Guzzi V100 Mandello w wersji S. Bardzo się cieszę, Jurku, że mieliśmy możliwość opowiedzenia o tym motocyklu, że zgodziłeś się tutaj przyjść, zwłaszcza, że przeciwności losu podczas tego nagrania było bardzo dużo, więc tym bardziej to doceniam. Jeżeli macie jakieś pytania o ten wyjątkowy motocykl, to koniecznie zadajcie je w komentarzach, będziemy na bieżąco odpowiadać, a jeżeli chcielibyście wejść w tą społeczność Moto Guzzi, a nie znam chyba bardziej wyjątkowej, zaangażowanej społeczności, takiej pełnej pasji motocyklowej, jak właśnie wokół Moto Guzzi, to wiecie, gdzie stawić pierwsze kroki. Moto Guzzi Klub Polska, myślę, że tam wprowadzą was
ten świat z radością. No i co? Widzimy się w kolejnych nagraniach. A jeszcze właśnie jedna ważna rzecz. Możecie w Moto Mio przetestować Moto Guzzi Fausto Mandello. Mamy taki motocykl u siebie we flocie, więc jeżeli chcecie choćby z ciekawości przekonać się to, czy o tym, co mówiliśmy z Jurkiem, jak to się wpisuje w praktyce, to możecie to w każdej chwili u nas zrobić. Zwłaszcza, że ta sztuka, z dumą powiem, też jest z naszego salonu. Czekamy na Was w Moto Mio. Czekamy na Was na Zakopiańskiej 171A, no i oczywiście w kolejnych filmach z cyklu Moto Mio Friends.